Teraz zapraszamy kogoś, kto wieczorową porą nie boi się biegać, a 10 kilometrów czy tam maraton to zjada na śniadanie, czyli Patrycja Bereznowska. Tak, mam na swoim koncie wiele biegów, które zahaczyły o noc, jedną lub dwie. Natomiast nie jestem zwolenniczką tego, żeby do tych biegów przygotowywać się biegając nocą. Uważam, że tak naprawdę to regeneracja i wyspanie się w treningu, w całym procesie treningowym jest naprawdę niezwykle ważne. I niewiele da tak naprawdę poza sprawdzeniem sprzętu, no i to rzeczywiście jest ważne, bo to, co w ciągu dnia sprawdza się i działa, i to, jak postrzegamy właśnie chociażby zegarek, to jak widzimy traka, jak możemy obsługiwać swój sprzęt, czyli plecak, jeżeli to są biegi długie, w ciągu dnia okazuje się, że nocą zupełnie się zmienia. No i bardzo ważna rzecz nocą, czyli oświetlenie i nasze bezpieczeństwo, a na to wpływa między innymi jakość naszej czołówki. No, tego nie uda się sprawdzić w ciągu dnia i tutaj naprawdę warto poświęcić, ale to nie musi być gdzieś tam głęboka noc, a wystarczy wieczór, żeby sprawdzić, jak nasza czołówka zachowa się gdzieś tam w zupełnej ciemności, nie tylko w jakimś warunkach miejskich, kiedy powiedzmy, że uznajemy, że jest ciemno, ale tak naprawdę gdzieś tam pobiec do jakiegoś parku czy do lasu, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Gwarantem naszego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bieganie nocne, jest nasza widoczność. Oczywiście, jeżeli biegamy w lesie, no to nie ma dużego znaczenia, natomiast jeżeli poruszamy się w miejscu, gdzie są samochody czy są rowerzyści, no to musimy być widoczni. No i za to odpowiadają oczywiście odblaski, które bardzo często są na naszej odzieży. Za to odpowiada oczywiście ta czołówka. Czasami te światełka, które wymagają organizatorzy na plecach, na plecaku czerwone, bardzo ważna rzecz. No ale też tutaj też możemy wspomnieć o dobrym sprzęcie, czyli o Garminie, bo te najnowsze modele, najwyższe modele jak Fenix 7 czy Enduro 2 również mają swoje oświetlenie. Zdarzyło mi się kiedyś towarzyszyć koledze na treningu i nie przewidywałam, że zahaczymy o noc i w związku z tym musiałam biec, oświetlając sobie drogę światełkiem z Fenixa 7 i okazuje się, że dało się bezpiecznie dotrzeć do mety. Natomiast jeżeli mówimy o takim bezpieczeństwie, że jesteśmy daleko gdzieś nocą w lesie, czy chociażby też na asfalcie, ale po prostu przemieszczamy się między jednym a drugim miastem, wioską, to bardzo ważne jest, żebyśmy wykorzystywali funkcję life tracka. Jeżeli tylko nasz zegarek posiada taką funkcję, to możemy ustawić po prostu odbiór u naszych znajomych lub rodziny. Wystarczy wpisać adres mailowy lub numer telefonu i ktoś na żywo, tak jak sama nazwa mówi, może obserwować, gdzie się znajdujemy. Jeżeli chodzi o wycieczki górskie, to uważam, że to jest podstawa naszego bezpieczeństwa. Również te zegarki posiadają możliwość wykrywania zdarzeń, tak to się nazywa, czyli w momencie, kiedy cokolwiek się stanie, najczęściej jest to jakaś wywrotka, jakieś dziwne zachowanie naszego zegarka, nagły upadek. Można wpisać numer, na który odezwie się taka informacja alarmowa lub możemy sami wykorzystać opcję wezwij pomoc. Oczywiście jest to świetna funkcja, która niestety działa wtedy, kiedy mamy zasięg, natomiast live track na szczęście działa również, kiedy ten zasięg telefonu tracimy, więc polecam używać i sama naprawdę, kiedy jestem w górach, kiedy biegam bardzo długie dystanse, to uruchamiam tą funkcję, żeby nie tylko mój serwis, ale też osoby, które po prostu dobrze mnie znają i wiedzą, gdzie się wybrałam, mogły w razie czego po prostu podejrzeć, gdzie aktualnie jestem, gdzie ewentualnie przybyć, żeby mi pomóc. W związku z tym poruszanie się w terenach mniej dostępnych, niezbyt bezpiecznych, a tak naprawdę to kostkę możemy skręcić wszędzie. Wtedy może dojść do wychłodzenia. Najczęściej ubrani jesteśmy lekko jako biegacze, nie zawsze mamy ze sobą coś na zmianę. W związku z tym no, dotarcie osoby, która nam pomoże w takiej sytuacji, może okazać się kluczowe. Czym szybciej, tym lepiej. Kolejną rzeczą, która jest ważna tak naprawdę, jeżeli chodzi o nocne bieganie,
to moim zdaniem jest to zadbanie o wcześniejszą regenerację przed. Jeżeli mówimy tu o biegach bardzo długich, w których wiemy, że spędzimy na trasie prawdopodobnie dwie noce, to tak naprawdę kluczowe, żeby te dwie noce przetrwać w zdrowiu i bezpieczeństwu, jest wysypianie się po prostu przed takimi zawodami. Jeżeli my mamy niedobór snu już na starcie, to jest pewne, że gdzieś ta deprywacja snu obudzi się w nas w najmniej sprzyjających warunkach, czyli gdzieś z dala od naszego serwisu, od punktów serwisowych, z dala od bezpiecznych miejsc i po prostu będzie nam się bardzo chciało spać, a wiadomo, że takie gdzieś tam odpoczywanie, pokładanie się w lesie do bezpiecznych nie należy, a poza tym szkoda na to czasu. Ja chciałem zapytać właśnie przy okazji, czy ty jakoś przygotowujesz się w takim układzie przed tak zwanym jetlagiem, który właśnie występuje, tak jak powiedziałaś, że w pewnym momencie biegnąc już tą drugą noc nagle zaczyna cię odcinać i ten, jak to wygląda? Tak, po każdej zmianie strefy czasowej, czyli jeżeli podróżujemy na jakieś zawody gdzieś, gdzie ten dzień nasz ulega zmianie, może wystąpić jetlag, a nawet prawie pewne jest, że on wystąpi. I na jedną godzinę zmiany strefy czasowej liczymy jeden dzień powrotu do naszego normalnego rytmu dobowego. Objawy jetlagu są bardzo różne. Czasami jest to po prostu narastające duże zmęczenie, ból głowy, mętlik, niewysypianie się przez pierwsze kilka nocy po przylocie. I moim sposobem jest po prostu zapewnienie sobie odpowiedniej ilości czasu, żeby ten jetlag minął. Czyli podróżując na przykład na Tajwan, gdzie było 7 godzin różnicy, po prostu zaplanowałam 8 dni wcześniejszy wylot, żeby mieć dokładnie tyle czasu, żeby już przystosować się do tego nowego rytmu dobowego. Bardzo ważne jest, żeby już na początku podróży przestawić zegarek na ten czas, do którego jak gdyby zmierzamy. W związku z tym wtedy zaczynamy myśleć o tym, żeby spać w godzinach, które już nas czekają w nowym miejscu, do którego przybędziemy. Tam na miejscu, no, jak gdyby przeczekanie tej pierwszej doby, jeżeli nawet w ciągu dnia będzie się chciało nam bardzo spać, to jednak na siłę przetrzymanie tego, w miarę możliwości wytrzymanie do godziny, która jest normalną naszą godziną zasypiania. I jeżeli jest możliwość trzymania się tych godzin, stałych godzin naszego snu, no to staramy się rzeczywiście do tego dążyć. Oczywiście to jest trudne. Pomocne tutaj może być zażywanie melatoniny, czyli tabletki, która bardzo często mylona jest z tabletką nasenną. Natomiast to jest tylko tabletka, która przyspiesza proces samego zasypiania. Nie ma ona negatywnych skutków, zresztą jest też bardzo mocnym antyoksydantem, w związku z tym nam biegaczom może być pomocna w regeneracji. Natomiast może przyspieszyć właśnie to przystosowywanie się do nowej strefy czasowej, do nowego rytmu dobowego. Więc tak naprawdę nie znam innego sposobu, jak odpowiednio wcześniej zaplanować podróż, poświęcić na to troszeczkę swojego urlopu i przybycie na czas zawodów odpowiednio wcześniej. Zresztą tak samo z zawodami, które odbywają się u nas w naszej strefie. Czasami zawodnicy zostawiają podróż na ostatnią chwilę i przybywają tuż przed zawodami, zarywając ten odpoczynek przed biegiem, czy tą noc przed biegiem. No, moim zdaniem jest to serwowanie sobie niepotrzebnego stresu i jak gdyby zabieranie sobie możliwości sukcesu, bo jednak ten wypoczynek przed biegiem, to wyspanie się przed biegiem jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Więc podsumowując, tak naprawdę do zawodów, które będą się odbywały w nocy, przygotowujmy się w sposób taki, że po prostu wyśpimy się przed tym. Snu nie można sobie skumulować, czyli spanie bardzo długie też nam nie pomoże, bo wtedy zaburzymy swój rytm dobowy. Po prostu śmiejmy tą swoją ilość godzin w swoich godzinach, które są dla nas typowe, ale przypilnujmy, żeby przez jakiś okres przed zawodami rzeczywiście te godziny snu nam się zgadzały. Jednym słowem, planowanie i strategia. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ mamy dzisiaj w nocy bieg. Na co zwrócić uwagę, zabierając na dzisiejszy bieg czołówkę?
to jest bieg w warunkach miejskich, w związku z tym tutaj czołówka nie musi być bardzo mocna, ale jedno jest pewne, ona musi być wygodna. Czyli warto taką czołówkę najpierw sprawdzić w biegu, nie tylko założyć ją w domu i dopasować ją do swojego obwodu głowy. Nie można jej zakładać zbyt ciasno, bo może nastąpić ból głowy, ale warto kawałek się z nią, jeżeli nigdy wcześniej z nią nie biegaliśmy, przebiec, bo może się okazać, że ona się suwa, przesuwa, przeszkadza nam. W związku z tym po prostu sprawdźmy ten sprzęt, który będzie. No i oczywiście naładowanie, bo jeżeli to jest czołówka, którą ładujemy, to sprawdźmy, czy jest naładowana. Jak nie, to załóżmy nowe baterie, włóżmy nowe baterie, żeby ona rzeczywiście działała, a nie tylko nam przeszkadzała. Jasne. Czy masz jeszcze jakieś inne rady na koniec dla osób, które będą dzisiaj startowały wieczorem? No myślę, że dzisiaj będziemy mieć świetną pogodę, więc nie ma co się martwić, że będzie za gorąco, za zimno. Najważniejsze to po prostu cieszyć się tym, że stajemy na starcie, że wszyscy się będziemy bawić. Miasto nocą wygląda troszeczkę inaczej, więc warto gdzieś tam podczas tego biegu rozglądać się i chłonąć atmosferę tego nocnego Krakowa. Dzięki bardzo za te porady. Tak więc... Dziękuję bardzo i życzę wszystkim powodzenia.